Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście przygodę w Gothicu, a ja słuchajcie, na samym starcie przypomnę tylko o lajkach, komentarzach oraz subskrypcji tego kanału. Odpalmy sobie święty płomień, bo nic nie widać, kurczę, a nie mam many. No dobra, to nie będę w sumie marnował potki, ale tutaj ze Skati możemy coś zagadać, że Bloodwin nie żyje. Bloodwin nie żyje. Bloodwin, taka wiadomość nie powinna mnie ucieszyć. Ale Bloodwin jest kolesiem, którego wolę widzieć martwym. O, co tu chrupie, chłop. Coś do jedzonka. Dobra, o! Idziemy, nic nie widzę, jest jasno w what the shit? Poczekaj, to tak miałoby... Kurde, ładnie ty. Nie no, jest... Co zamierzasz zrobić? Słucham? Bloodwin, nie stoi ci już na drodze. Zastanawiam się, kto będzie następny. Kruk? Ja nic nie A widzę, może gościu. Ja? Boisz się? Nie boję się walki. Jedynie konsekwencji twoich czynów. Ten obóz to wszystko, co mamy. Nie udało się tak, aby wszyscy byli zadowoleni, ale zadziałało. A każdy kolejny zabity oznacza coraz większy rozłam. Jesteśmy bandytami, pariasami, pogardzanymi wyrzutkami. Dokądkolwiek pójdziemy, będą nas ścigać, zamykać w więzieniach i zabijać. Nie ma dla nas ani lepszego miejsca, ani lepszego czasu. Czego więc chcesz? Ci ludzie potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Kto ma to zrobić? Ty? Ktoś, kto nie potrafi usiedzieć na miejscu? Dlaczego więc nie zostaniesz przywódcą obozu? Dobrze, ale co z Krukiem? Kruk niedługo będzie miał inne kłopoty. Ja już o to zadbam. Upewnij się, że więźniowie mogą swobodnie opuścić obóz. Dobrze, zajmę się wszystkimi strażnikami na zewnątrz. No i miodzio, tylko ja bym się jeszcze przespał, bo tak jak mówię, nic nie widać. Myślałem, że tutaj będzie bitka robiona, a tutaj jednak dogadanko jest z Tyrusem. Ma to jakiś logiczny sens, co chłop powiedział in general. A my idziemy w ogóle zabić Kruka. Strasznie długa jakby seria misji, powiedzmy. Bo ogólnie to, żeby się nie tylko na tej wyspie, ale... No przedtem robiliśmy tą, te piraci, tak, i to, żeby się tu dostać, to jest jakby... Trochę to trwało, o to mi chodzi, w tym sensie, że jednak nie było to tego, tylko no to z 10 odcinków już myślę na to tutaj, może 10 nie, ale 6-7 odcinków, takie dobre 3-4 godziny już tutaj poświęciliśmy na to, żeby się tu to dostać. Znowu ty zaczynasz mnie drażnić! Masz. Dalej chcesz mnie powstrzymywać? To Bloodwin? O rany, to jest... nie, to znaczy... Możesz wejść! Ale kurwa, szefowiec bez jego są. Dobra, i tu będą dymy jakieś straszne. A coś czuję w ogóle, bo tak mówię, że tego, że tu już długo czasu poświęcamy, no jak najbardziej, tylko chodzi mi o to, że tu jeszcze dużo czasu poświęcamy. Jak ja to kurde robię? Podry! A to czemu raz działa, a raz nie działa? Tylko i wyłącznie z kontrol ry działa do tyłu. Jakie to jest dziwne. Dlaczego to jest dziwne? Bo pod kontrol ry, słuchajcie, odpalam sobie FPS-ki, żebym widział na ekranie ile mam. Teraz nie działa, ale raz na jakiś czas... no nie wiem czemu teraz nie działa, bym się zresetował, coś się zepsuło. Ale normalnie to działa i sobie zawsze jak nagrywam coś czy ten, to właśnie sobie odpalam FPS-ki z NVIDII. Dzięki temu, no widzę ile mam FPS-ów, tak? Czy jakby nie za mało, nie za dużo, czy wszystko jest w porządku, no po co 200 FPS-ów, to lepiej graficzne ustawienia na maksa wykręcić, tak? Więc badam, obserwuję i staram się tutaj jak najlepsze materiały dostarczyć. Nagrywanie w 4K byłoby możliwe, tylko słuchajcie, nagrywanie w 4K, bo teraz materiały są w 2K. Nagrywanie w 4K to możemy chyba założyć, nie? I nikt nas się nie dojebie.
Nagrywanie w 4K to po pierwsze spore zużycie karty graficznej zdecydowanie, a po drugie słuchajcie, ja mam słaby internet i jeden materiał wrzucam często po jeden dzień, więc 4K no nie da rady, widzowie, nie da rady. To są zombiaki, a to ciekawe bardzo. Kurczę, przydałaby mi się tutaj ekipa pomocowa, pomoc ekipowa, żeby tutaj te zombiaki, o kurwa, ekipa idzie, ty, dobra, idziemy dalej, idziemy w prawo, wow, kasenka i nawet widać kasenkę, dobrze, bo jakby nie było widać, to kwaśno, dobra, zobaczmy, mamy tu kruka. Nie rozumiem. O, widzę, że gra się. O, dobra. O, zostaw mnie, skurczybąku. Widzę cię, pan Mr. Zombiak. Dziwne dźwięki wydają, jakby się dławili chujem. Nie? Ja widzę, jaki damage im zadaje. No nie zadaje im damage'u. Nie jest dobrze. Potrzebuję ekipy pomocowej, pomocy ekipowej, ale one na szczęście. Ty, nawet szybkie te zombiaki są, nie? Ale nie są jakieś turbo najwolniejsze. Dobra, no. Chodźcie, chodźcie. Nie wstydzimy się, idziemy. O! Halo! Lag karty graficznej. Sorry, widzowie. Jak się będzie powtarzać, to naprawię. Teraz mi się nie chce. Siema, słuchaj, tu strażnik bramy, słuchaj, jest taka sprawa, patrz. No. Poczekaj. No właśnie, czemu oni kurwa nie ra... No. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie, nie wiem, co w tym momencie się dzieje z, jakby z kamerką. Jeżeli mnie słyszycie, to sorry, ale mi się cały komputer zawiesił i nic nie widzę, wiecie? Jeżeli mnie nie słyszycie, to, to nic. Tak, nie wiem, czy mnie słyszeliście, słuchajcie, bo ja mówiłem. Nie wiem, czy mnie słyszeliście, ale mi się komputer zawiesił. Jak coś, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie. W sumie to się nie zastanowiłem. Mogę to zombiaki tego zabić osobno i nie pokazywać wam tego. Ale z drugiej strony powiem wam, że dwa razy mi gierkę wywaliło. Więc... odechciało mi się nie nagrywać i robić tego questa osobno. Natomiast pokonamy je razem, kurwa, mocą miłości. Mocą miłości w postaci, kurczę, deszcze ognia. Tak zrobimy. Ponadto, no, pancerzyk to musimy, kurczę, ten założyć. Zobaczymy, co tu jest. Ognista strzała, strach, niepamięć. Duża kula, nie mam many. To w takie ognista strzała, a czekajcie, coś tu mam, nie mam. To od największego tego, od najwięcej obrażeń. 25 dają. Tu widzę lodowa fala, siekiera jest. Siekiera? Siekiera. To fajne, to fajne. Dobra. Coś takiego, a jeszcze bym tutaj sobie przygotował. Walną tutaj. A mi komputer gośno chodzi. Walną bym tutaj szybkiego śledzia. No i tutaj od razu, żeby mieć na manę przygotowane. I lecimy, tak? Święty płomień, gościu, chodź tu. Ja nie mogę w niego wymierzyć. Dlaczego? Aha, bo to jest ta... Aha, bo nie wiem czemu. Jestem kretynem po prostu i tego. A to co to? Kurwa, światełko se skastowałem. No wybornie, wybornie. Walnę mu coś? A walnę mu chyba, co? Ciężko powiedzieć. Kurwa, pierwszy raz się... Ale widzę, że bycie magiem faktycznie OP. Tylko...
Widzicie, że ja mu... Kurwa, ciężko, strasznie będzie to ogarnąć jakoś w logiczny sposób. Teraz z tym, kurwa, disco polo światłem to już w ogóle będzie tragedia. O, wow. W tej zbroi może lepiej nie wychodzić, co? Trzeba chyba go samemu pokonać. Nie pokonam, nie mamy szans. Przecież ja go będę tłukł za 5 godzin, dobra. Faza zmiana zbroi. Nie, taki jakby żygał. I bierzemy, ale to widzę, moja ekipa mi nie pomaga, kurde. Wam powiem szczerze. A w ogóle kto powiedział, że musimy ich zabijać? Zresztą, kurwa, to są ożywieńce, tak? Zombie. Ciężko jest w ogóle je w jakikolwiek sposób zabić. To zacznijmy od tego, tak? Przynajmniej powinno być ciężko. No chodźmy, chodźcie. No i nikt nie powiedział, że... O kurwa! Skończyło mi się tego. A w ogóle... Dzisiaj słuchajcie, po raz, bo ja nie wiem czemu to tak wplatam nagle, ale tak coś czuję, że teraz będą giga nudy, jak nie będę ten wyciął. A może w sumie nie. Chciałem się pochwalić w moim tym osiągnięciem, że przestałem grać w ligę na pół roku, ale no już nie mogę chyba wytrzymać psychicznie. Muszę sobie walnąć, kurwa, rundkę. Dobra, chyba nie tędy miałem zejść tak... De facto, ale... no dobra, są tu zombiaki. Każdy ma na nie wyjebane z jakiegoś powodu. Ja je prawda... Kurde! Co ty robisz? Halo, pomocy ktokolwiek? A czemu każdy ma wypierdolone we mnie? No pomocy, panowie. Co to za dźwięk? Czemu ta gra jest tak zbugowana? Co jest grane? God damn it, szybki śledź. Szybki śledź. Szybki śledzi, uciekamy stąd. Czemu każdy ma wyjebane w to? Czy ja je będę musiał zabić? Bo jeżeli tak, to powiem wam szczerze, że spędzę tu najbliższe 6 godzin. Umówmy się, w sensie zabicie. Kurwa, jeszcze tu jest jakiś pajac. Dobra, tu jest srebrne naczynie, coś tego owego. Mikstura many. Kurde, ja bym musiał mieć tego, ja bym musiał mieć zwoje na ożywieńców, bo tak to... Albo być magiem i wtedy to ożywieńce. Ja dlatego sobie zdaję sprawę, że dlatego bycie też magiem jest, kurde, giga broken. Zapiszę, bo nigdy nie wiadomo, czy zaraz one-shota nie dostanę. Wolę mieć save'a. Widzę, że na razie mu uczę średnio idzie to bicie mnie, ale... Kurde, przez tą imprezę to jest ciężko też. Dobra, w takim razie... Co to to jest? Czy to mogę otworzyć? Czy coś? Szaf królewski. Nie wygląda, jakbym mógł otworzyć. To światło jest fajne, tylko szkoda, że ono świeci głowa we wszystkich kolorach. How do you do? Na. O kurwa, impreza. Ekipa imprezowiczów. Wróciła. Dobra, zobaczymy tam może, nie? Jakiś tam coś będę mógł tu zrobić. Tylko jak oni będą, kurwa, za mną chodzić, to słabo trochę. Trochę słabo. Czym? Czym? To za daleko. Czym? Brak mi odpowiedniego przedmiotu. No i tu pojawia się pewien problem, bo ja nie wiem, jaki przedmiot jest potrzebny. Natomiast zaraz sobie to ogarniemy, ja ogarnę i widzimy się, moi drodzy, za chwilę. Powiem wam tak, przeczytałem i okazuje się teraz tak. Tu jest jakaś misja po tej misji, której mamy teraz. Okazuje się, że jest misja Moc Strażników Umarłych. I tam jest porozmawiać z Saturasem po tym, jak Kruk otworzył świątynię Adanosa. Porozmawiać z Mixirem, więc my prawdopodobnie musimy się z powrotem udać tutaj do naszych ziomów, nie?
Tak to chyba wygląda, kurczę. No, czyli musimy ten kawał drogi sobie przejść. No, aż tak was nie będę męczył. Ale zobaczymy, co tu jeszcze się za impreza dzieje. Czy tu jakby coś się tego, owego, coś, ktoś tu, ten... Pogadać coś mamy ze sobą, czy nie. No ten torus to będzie ewakuację robił. Ja nie wiem, czy ewakuację stąd będzie robił, czy on tu po prostu zostaje teraz szefem. To przecież nic nowego. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, czy mają jakieś postacie nam coś do powiedzenia ciekawego. Ale widzę, że nie. Ten nadal czeka na kurczę bagienniaka. Na konkretnie na tutaj zielonego nowicjusza nie mamy, bo to by musiał być, musiałbym skręcić jakoś, a ja chyba nie mogę teraz. Ej, ty. A w sumie może mogę, zobaczymy, skręcimy mu, zobaczymy, czy możemy coś, czy mamy jakiś tytoń albo coś takiego, żeby mu to skręcić, tego zielonego nowicjusza. Zobaczymy w sumie, gdzieś tu były te stoły alchemiczne, nie, chyba tutaj. Jeszcze to zobaczymy i potem no muszę się udać daleko. Kurde, jak tu jest gorąco, jak nie mam przepływu powietrza, jeszcze komputery grzeją, komputer grzeje, to jest masakra. 28 stopni. Odpoczywaj do rana, po co? Nie wiem, może sobie HP zregeneruję. Idziemy do tego, idziemy tutaj do stołu alchemicznego. Zobaczymy. Destyluj gorzałkę, zbierzaj tytoń. No, a to nie, to tylko mogę z normalnego czyściocha zrobić tylko. A nie mogę tutaj mieszać różnych bagienniaków. A co tu jeszcze możemy zrobić? Destylować gorzałkę możemy. Spróbuj przygotować modlu na mało składników. Okej. Okay. Mikstury specjalne, no to wiemy. To jest właśnie na szybkość. Ale możemy się też nauczyć miksturę. A, pamiętam, mikstura na zręczność. Żeby nauczyć się mikstury na zręczność, potrzebujemy, słuchajcie, wydaje mi się, że 20 punktów nauki. My tych punktów nauki mamy 41. Pytanie, czy tak naprawdę, czy mi się opłaca robić miksturę na zręczność? Czy mi się by nie bardziej opłacało zrobić, po prostu wziąć i wydać te punkty na zręczność? To jest bardzo dobre pytanie, na które niestety nie znamy odpowiedzi. To jest pewna część mechaniki gry, na której no, uzyskać odpowiedź nie możemy teraz, w dłuższej perspektywie. No pewnie się okaże, co by było lepszym tutaj rozwiązaniem. Czy ma tu ktoś ze mną coś do tego powiedzenia, coś owego? A ja w ogóle nie umiem korzystać z osałki, ja nie wiem, czy o coś potrzeba, hej, chyba jakiejś specjalnej rzeczy. To ty jesteś tym nowym, który pobił Franka! Jakieś, nie wiem, czegoś tam. Tak, o co chodzi? Bo teraz ja muszę odwalać jego robotę! Wielkie dzięki! Jak to jest być szefem myśliwych? Nie przypominaj mi o tym! Dobra widzowie, widzimy się na miejscu. Dobra widzowie, ja na miejscu. Jeszcze sobie tutaj zrobimy save'a. Myk i elegancko. I widzimy tutaj mamy X'a, jak sobie klikniemy na mapę, jest X, więc to X oznacza, że są tu kurcze skarby, o kurde, jest też widzę giga ten, giga Cox jest tutaj w postaci jaszczura niestety, one są mocne, oj, dwa z dwoma nie mam szans niestety, więc no niestety na razie sobie ten X musimy odpuścić. A widzę, że one też są szybkie, kurde, szybkie i mocne. Chyba, że magowie tutaj mi pomogą. Mister magowie. To z jednym sobie wtedy poradzę. Halo! Kurwa, pierdolnij mu tym ogniem czy coś. No, super. Koniec z tobą, bestio! No to są przechuje, jak na hitka mają. Ja muszę tym łuczkiem, no powiem wam, pomachać trochę trzeba tym łukiem. Żeby ostatecznie tutaj zabić takiego jednego jaszczura. Idziemy od drugiej strony. Myślałem, że tutaj spotkam tego chłopa, co tam mieliśmy też zadanie, żeby tego chłopa znaleźć, ale to chyba nie tu, nie wiem. Idziemy od tej drugiej strony jakby, ale to chyba i tak nie tu. Bo ja myślałem, że on tu, bo może gdzieś tam przy wejściu na bagnach, jak go ominąłem. Na to też by mogło wychodzić.
Xika szukamy. Gdzie będzie Xik? Ciężko mi określić, gdzie ten Xik będzie. Szukam i szukam, ale coś szukać, znaleźć nie mogę. No, wchodźmy. O, tu jest jaszczur. To może pewnie tam, gdzie jaszczur akurat będzie. Polna jagoda. To chyba nie jest moja jagoda. Ja potrzebuję jagody. O, zbagowany. Zajebiście. O, kurwa. Wystraszył się. Kurczę, blaszka. Ale frajer. Zaskoczenia. No i tak to się właśnie strzela bez nic z łuku. Nudy straszne, jak się strzela z tym z łuku. Ja tak kurczę pół ma, pół tego biegam. A teraz celnie siada przynajmniej. O, wykrakałem typika. Jak się nauczymy zręczności, to możemy nowy łuk. Jak nowy łuk, to lepiej strzelamy. Niedługo sobie ten nowszy nóg wymienimy. I on za 80, nie za 50 będzie walić. No 24 punkty umiejętności, znaczy punkty tak zwinności potrzebujemy. Aktualnie tyle niestety nie mamy. Ja zbieram te jagody, bo każda z tych jagód to może być moja jagoda, a moja jagoda daje mi jeden zręczności. Plus chyba się nauczę z nich, powiem wam szczerze, robić mikstury, to wtedy wychodzi no 3 zręczności. To się opłaca, nie? Bo już mam jakby te... Da. Moich szybki, quick math, wiesz o co chodzi. Wychodzi na to, że się opłaca nauczyć tych mikstur. Nawet jeżeli mam tylko 3 teraz, to i tak już się opłaca. William, a to ten co właśnie umarł chyba, nie? Rybak William, ten list miał przy sobie rybak William, zobaczmy. Co ty tam za list miałeś, William? List pożegnalny, ważna wiadomość. I skończy. A mam tu jakiś miodowy tytoń. A to Dexterowi, tak. Do kruka, weksel. Kurczę. Lista ziuli. O, to. William, kiedy księżyc spełni strażnicy, są rozkierzeni. Przekradnij się, ale bądź ostrożny. Jeśli będziesz iść drewniana, tam uda ci się wydostać z bagna. Obóz piratów jest po drugiej stronie doliny, dlatego... daleko na zachodzie. Kiedy tam dosyć, to właśnie uciekniesz łodzią. Ktoś, kto dobrze ci życzy. No to nie wyszło. Niebieski bez. Kurde, czyli ogólnie w jednej... Kurde, powiem wam szczerze, że Gothic mnie tak samo zaskakuje jak tego. Jak Fallout. Ale też mnie zaskoczył. Myślałem, że wiecie, będzie taki... O, wiecie... Taki osy Falloutik, a to Fallout zakochałem się. I widzicie, ostatnio się zastanawiałem, co by było, gdyby nikt w życiu nie obejrzał tych filmów. To znaczy, ja mam zawsze taką świadomość, że może, wiadomo, że bardzo mało osób ogląda te filmy i jeżeli ktoś ogląda, to po pierwsze dziękuję, że to oglądasz. Miło mi, że spędzasz ze mną miło czas. To jest pierwsza sprawa. Druga jest sprawa taka, że często sobie o tym nie uświadamiam, że ja jakby nagrywam do ludzi i czasem pierdolę głupoty i później mi wstyd, ale wiecie, zwłaszcza, że ogląda to mało osób, to sobie po prostu nie uświadamiam, że to ktoś może obejrzeć i no i czasem jest jak jest. Kurde, nie mogę tego znaleźć. I zastanawiałem się, słuchajcie, czy jakby... Łożysz, kurwa! Brzydwiaku. I się zastanawiałem... Polaku! I się zastanawiałem, co by było, jak gdybyś nikt nie obejrzał nigdy tej serii z Gothica. I to jest świetne. I tak się zacząłem zastanawiać, co by było, gdyby. I uświadomiłem sobie... Kurde, z jednej strony... No to bym chyba nie nagrywał, nie? No bo jak nikt nie ogląda, a przecież prawie nikt nie ogląda, to po co ja właściwie nagrywam? Uświadomiłem sobie, raz na jakiś czas muszę sobie to uświadomić, robię to od kilku lat i często, wiecie, ilość materiałów, które nigdy w życiu nie wrzuciłem, a nagrałem, jest kosmicznie wysoka, dlatego, że kiedyś mówiłem sobie, a tam chuj, słabe jest, to nie wrzucam, nie? Później troszeczkę zacząłem myśleć inaczej, pomyślałem, no nic, no czasem trzeba wrzucić słabszy materiał, żeby uświadomić sobie, co to znaczy dobry materiał.
I zacząłem rzucać, natomiast ilość odcinków, których nie wrzuciłem, jest zatrważająco gigantycznie wysoka, bo to jest pewnie liczona w setkach. I uświadomiłem sobie, że właśnie no, często też nie nagrywam i na przykład nie wrzucę serii, więc właściwie mówię tego. I co by było, gdyby tak naprawdę nikt nigdy nie obejrzał tych serii, albo tej serii. Właściwie czy nadal bym nagrywał? I uświadomiłem sobie, że tak. Dlaczego? Bo gdyby nie YouTube, tak naprawdę nigdy w życiu bym nie ograł Gothica 2. Gdyby nie YouTube, tak naprawdę nigdy w życiu bym nie ograł Dave Tycoon. Gdyby nie Gothic 2, tak naprawdę nigdy nie grał. Gdyby nie YouTube, kurwa, co Gothic 2? Gdyby nie YouTube, tak naprawdę nigdy nie zagrałbym w Don't Starve'a, Fallouta. Kurwa, wszystkie dobre gry nigdy w życiu bym nie zagrał, gdyby nie to, że miałem ochotę je nagrywać. Teraz mam ochotę zagrać w Far Cry'a i prawdopodobnie w The Watch Dogs to są gry, w które nigdy w życiu bym nie zagrał, gdybym nie nagrywał serii na YouTube. A straciłbym i to bardzo, bardzo dużo, nie grając nigdy w tak dobre gry po prostu, najzwyczajniej w świecie. To jest niesamowite, no. I śmiesznie. Dużo, dużo rzeczy, mimo tego, że często gadam głupoty, że pajacuję, że może czuję się taki bardziej dziecinny, no bo troszeczkę o tym w tych chodzi, w tych filmach. Żebym, wiadomo, że trochę tak dziecinnieje, tak staram się bardziej pajacować, to mimo tego wszystkiego prowadzi to do jednego szczytnego celu, jeśli chodzi o mnie. Poznaję świat, otwieram się na świat. Gdyby nie YouTube, to naprawdę bym, kurwa, nie zrobił wiele głupich rzeczy i muszę naprawdę, znaczy głupich rzeczy też, ale no i mądrych też w sumie. W ogóle nie zrobiłbym wiele rzeczy i mam teraz taką, nie wiem kiedy to oglądasz, widzu, ale jak ja to wrzucam teraz, to mam słuchajcie, taką misję w głowie, że teraz faktycznie, bo ja właśnie o tych trybach, co kiedyś mówiłem w odcinku, że ja mam tryb ekstrawertyczny i introwertyczny. Dzięki YouTube'owi staję się ekstrawertykiem i doświadczam fantastycznych rzeczy, których normalnie, najzwyczajniej w świecie, nigdy w życiu bym nie zrobił. To jest fajne. Nawet jeżeli większość z tych rzeczy była głupia, to tak było worth. Bo bym po prostu tego nie zrobił, gdybym nie nagrywał na YouTube nigdy. I chciałbym teraz tak naprawdę zacząć nagrywać na YouTube, a się strasznie wstydzę ogólnie nagrywać na YouTube. W sensie nie, że mówię, nie, że jak ktoś pyta, to mówię, nie nagrywam. Nie no, nie aż tak, tylko chodzi o to, że jeżeli mam coś zrobić publicznie i tego, to się strasznie wstydzę. Szczególnie, że zazwyczaj przebywam z ludźmi, którzy też się wstydzą, więc jesteśmy w takim zamkniętym gronie wstydzenia się. I o ile ja jestem o dziwo największym takim, która osoba się wstydzi, ale kiedy przychodzi do jakichś momentów, w których trzeba coś nagrać, na przykład publiczne albo coś takiego, albo nie wiem, wziąć telefon czy coś i nagrywać, no to jestem pierwszą, która najmniej się wstydzi. Wszyscy, ludzie się patrzą. Nie wiem, strasznie. Ja jestem pierwszą osobą, ale przez takie grono, a wiesz o co chodzi, nie no, ludzie się patrzą, to trochę cię sprowadzają właśnie do takiego, wiecie. No jak przebywasz, kurde, z faszystami, no to troszeczkę zawsze ci się to odbije na mózgu, nie? Wiesz o co chodzi. Chyba o ile, wiesz, nie jesteś, kurwa, twardy psychicznie jak skała, no to tego. 28 minut, jakieś 18 minut zbierałem, kurczę, jagody polne. Cieszy mnie, że dotarłeś. Ale zajebisty odcinek. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. No i? Czy będę mógł? Dotarliśmy dokładnie na mnie. Poinformuję cię, jeśli... Co? Co? Badam historię budowniczy. My za tym gadaliśmy, no skip, no. Mogę się tylko domyślić. On ma. A my? Mnie się to też. Ale jaki mieli? Jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje. Czemu? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Quahodron. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi.
Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. Powiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Podróż jak na razie nie ma. Okej, właśnie coś tam było, co wam czytałem wcześniej, że musimy się tutaj udać do mag wody i tam jakiś quadreron, coś tamtego. Pohandlujmy? A co ty masz, gościu? Co ty masz, Polaku? Wymagana zręczność. To jest ten jeden, jedyny, najgorszy miecz na świecie. Jeden. A co to jest? Księga runiczna. A ja... No nie wiem. To mi coś da, jak ja to przeczytam na przykład? Jedno mogę kupić. Coś... No. No nie wiem. Dało mi to coś? Magia krąg zero. Chyba nie, co? Nie wiem. Chyba niekoniecznie mi coś to daje, jak nie jestem magiem. A to? Może to jest jeden? Wreszcie to kupię. Dobra. Kurde, już wydałem poka. I co? Umiem coś? Nie no, magia krąg zero, to nie wiem. To ja nie umiem w magię. Ale o chłop ma takie fajne rzeczy, trzeba to pokupywać od niego, bo on ma super te rzeczy. To trzeba, ja się tu muszę zająć handlem, ale to nie będę robić na odcinku, bo już przez 18 minut maliny kurwa zbierałem. Więc to zaraz, pogadajmy chociaż sobie na dobrze, tym odcinku. Dobrze, że jesteś. Mamy nowe informacje, które chcemy ci przekazać. Zróbmy zamieniam coś fabularnie. Zaginione miasto nosiło nazwę Jarkendar. Słyszałem coś o tym Jarkendarze. Którzy wspólnie nim rządzili. Każdy z władców miał posiadłość, w której mieszkał i gdzie trzymał swoje dobra. Wydaje się konieczne, abyś w czasie poszukiwań reliktów tej zaginionej cywilizacji starał się również odnaleźć ich domostwa. A jeśli żadna z tych posiadłości już nie istnieje? Jeśli nie uda ci się znaleźć tych domów, to znaczy, że najprawdopodobniej zostały zniszczone w czasie upadku miasta. Ale jeśli wciąż istnieją, to mogą okazać się bezcenne dla naszych badań. To jest nasza misja, szukać kurczę domu? Jordian prowadził badania nad układem budynków Jarkendaru. Powie ci, gdzie są te posiadłości. Nefarius opowiedział mi o potopie. Przekazy głoszą, że Adanos zstąpił z nieba, aby ukarać niewierzących i wygnać ich do królestwa umarłych. W świętym gniewie kazał falom morskim zalać budowniczych tego miasta i zmyć ich z powierzchni. Bagno na wschodzie jest pozostałością po tych wydarzeniach. Dlaczego Adanos tak się rozgniewał? Świątynia w tym mieście była kiedyś wielkim, jasnym budynkiem. Wszyscy ją podziwiali i modlili się do naszego boga Adanosa. Radames, syn dowódcy Quahodrona, zbezcześcił świątynię. Jeden po drugim budowniczowie schodzili na ścieżkę zła. Adanos nie mógł im wybaczyć i kraj został dotknięty jego zemstą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powstrzymali kruka. Ma zamiar dostać się do świątyni. Jeśli chodzi o kruka, ale ekspa, ma kopalnię złota słyszymy i każe w niej pracować swoim więźniom. To podobne do niego. Musisz uwolnić więźniów. Już. Oczywiście. Pracuję nad tym. Wtargnąłem do siedziby kruka. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął w świątyni Adanosa. Co? To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za nim? Internet mi tak powiedział, że tu przyszedł. Bo na to nie mogę, bo tam jest jakieś... No właśnie. Zablokował bramę od wewnątrz. Muszę pomyśleć. Ciekawe jak kruk dostał się do świątyni. Co zrobił, zanim przeszedł przez portal? Wypowiedział zaklęcie przy bramie. A przedtem? Otworzył grób. Wiem, że musiał odprawić jakiś rytuał. Rytuał? Tak. Właśnie to! Obawiam się, że kruk zyskał moc strażników umarłych. Zdobył wiedzę na temat świątyni od ducha. Musisz udać się do Myxira i mu o tym opowiedzieć. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Co jemu daje? Nieźle.
Gdzie to znalazłeś? Tabliczki? Bandyci używają tych tabliczek jako waluty. Na tablicach jest symbol Quahodrona, wielkiego wojownika i dowódcy. Jego syn Rademes doprowadził do zagłady całego miasta. Założę się, że bandyci nie mają pojęcia, co wpadło im w ręce. Ta tabliczka leżała w budynku niedaleko wielkiego bagna. Na pewno był to dom uzdrowicieli. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Wygląda na to, że zniknęli pierwsi. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta. Ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych 5 takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. No nie ma szans. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Ja mam 7000 golda. Holy shit. Po co potrzebujesz tych 5 kamiennych? Dobre pytanie, też się zastanawiam. Zapiski, które znaleźliśmy w ruinach. Pewnie, no, nie, żeby niepewne, czytać. Ale pisma budowniczych wspominają o 5 władcach rządzących miastem. Nie wyspałem każdy dzisiaj. Z nich miał jedną z tablic, symbol swojej władzy. Sądzę, tak, że dzięki stałem. Tym tablicom, chłopie, znajdziemy odpowiedzi tygrysy. Na moje pytania. Ratowałem szkołę przed tygrysami. Rozumiesz? Nie mogę, taki byłem skupiony. Jeśli chodzi o relikty, zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze. A później jeszcze uciekłem. Czas ucieka. Z tym, z McLarenem. McLarenem. Uciekałem i z tyłu był taki wybuch. Wybuchało. Piękne te sny. Ten akurat był dobry, w sensie epicki na pewno. Kronos. Hey. Musi się pohandlujmy. A nie, to ty jesteś od handlu. Ja sobie ten handel porobię w przerwie od odcinka. Tak. Po zakończeniu tego odcinka sobie porobię handel. Meradion jakiś, co słychać? Słyszysz? Dziwne. Tak, że dźwięki, co? Kamienie teleportacyjne nie działają, ale wciąż słychać szum. Choć nie są aktywne, to drzemie w nich uśpiona energia. Widzę, że jak ruszam nogą, teraz ruszam nogą. Ale widzę, że cały tego się. Cały się ekran trzęsie strasznie. Nie wiem, czy to. Budowniczowie byli bardzo wysoko rozwiniętym społeczeństwem. Chyba nie widać, nie? Że się rusza. U mnie to tak. To jest ekran i on. Stworzono sieć kamieni teleportacyjnych, aby umożliwić budowniczym szybkie przemieszczanie się po mieście. Kamienie w tym miejscu wyglądają na centralny punkt nawigacyjny. Jak myślisz, co może być potrzebne do ich uaktywnienia? Mam pewne podejrzenia. Potrzebuję tylko dowodu na poparcie mojej teorii. Kilka dni temu miałem wrażenie, że gdzieś już widziałem obiekty w podobnym stylu. Widziałem, no wszędzie widziałem. Że chcąc je ponownie uruchomić, należałoby w nie wtłoczyć ogromne ilości magicznej energii. Co może zawierać dość energii? Przychodzi mi na myśl tylko jedno. Okay, myślę nosa. O jednym z 5 kamieni ogniskujących, których użyto do stworzenia magicznej bariery w Górniczej Dolinie. Z tego co wiem, miałeś je dla nas zdobyć jakiś czas temu. Tak, pamiętam. Gdzie są teraz kamienie ogniskujące? Zostały mi przekazane. Mam się nimi opiekować. No to dawaj te kamienie teleportacyjne. No. Ja tu dygam, kurwa, po szybkim śledziu, chłopie. Właśnie nastał. No. Lecimy. Gdzie przedtem widziałeś takie kamienie? Gdzie przedtem widziałeś no takie kamienie? Wszędzie też widziałem. Przecież ty też byłeś w kolonii karnej. Te kamienie nie wydawały ci się dziwne? Jestem pewien, że można je tu wciąż znaleźć. Oj, sorry. Mówiłeś, że potrzebujesz dowodu? Mówiłeś, że potrzebujesz dowodów na poparcie twych domysłów. Trzeba włożyć kamień ogniskujący do kamienia teleportacyjnego. No. Ale nie wiem, w którym miejscu. Tutaj. Dość. O, mężczyzna coś nauczyć? Czegoś na temat magii. Wyważanie mistrz. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć moc a, magiczną. A, to nie wiem. Chcę. Nie no, many nie. A dawaj mnie ten kamień, mnie wkurwie. Zobaczę, czy uda mi się uruchomić teleporty. No cóż, dobrze. Saturas skróciłby mnie... Otrzymałem. Dobra, to w takim razie tu o się wpierda... A nie! A, ja wiem o co chodzi, widzowie. Na bagnie
Wydaje mi się, że była takie miejsce, gdzie można było położyć ten kamień ogniskujący i dzięki temu kamieniu ogniskujący te teleporty znowu zaczną działać. I to miejsce znajdowało się na bagnach. To jest ważna sprawa, którą muszę zapamiętać, bo ja mam pamięć wiewiórki, kiedy kurwa nagrywam i później wszystko zapominam, co... Kończę nagrywanie, jakby kurwa nie było, nie? Nic się nie działo, nie? Ja mogę obejrzeć ten odcinek od nowa, ja będę zaskoczony, co ja mówiłem, nie? Ja powiem, co? Ja tak mówiłem? No to, pamięć krótkotrwała, kurwa, nie istnieje u mnie, kiedy zaczynam nagrywać odcinek. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Może przez to, że za bardzo dbam o to, żeby dobrze wyglądało wszystko, żeby tutaj było oświetlone, wszystko, strasznie dużo rzeczy i najmniej się skupiam na tym, żeby faktycznie cieszyć się grom. Ale i tak jest fajna. Przysłał mnie Saturas. Kruk dostał się do świątyni i zamknął za sobą portal. Saturas uważa, że swoją wiedzę o świątyni Kruk uzyskał od ducha. O, Adanosie! Kruk musiał przyzwać ducha najwyższego kapłana, Kardimona, aby dowiedzieć się, jak wejść do świątyni. Według zapisów, grób kapłana znajduje się w jaskiniach pod fortecą. Będziesz musiał zrobić tak samo. Ale nie możesz już spytać Kardimona. W zachodniej części doliny znajduje się grób wodza Kłachodrona. Będziesz musiał go odnaleźć i przebudzić Kłachodrona. Czarna magia, podoba mi się to. W tych inskrypcjach zapisano, jak wyznawca Adanosa może przywołać ducha. Myślisz, że to może się udać? Przeczytałem wiele sprzecznych informacji. Na przykład inskrypcję Iberiona, przywódcy Bractwa Śniącego. Ale wierzę w każde słowo autora tych zapisów. Bractwo Śniącego nie głosiło samych kłamstw. Bractwo Śniącego nie głosiło samych kłamstw. Śniący naprawdę istniał. To nie tylko kłamstwa sprawiły, że byli niewiarygodni, lecz ich własne słowa były mętne. Wyznawcy Śniącego pozostawali pod złym wpływem palonego przez nich bagiennego ziela. Powaga i podniosłość słów spisanych na tej kamiennej tablicy przekonują mnie, że ich autor mówi prawdę. Dlaczego Kłachodrona? Dlaczego nie kapitana Kardimona? Dlaczego Kłachodrona? Kapłana. Bo został ożywiony, tak? Kruk z pewnością sprofanował jego grób w czasie przywołania. Musimy poszukać innego ducha. Interesujące. Mówisz poważnie? Chcę, żeby sprawdzono każdy zakamarek. Nawet jeśli istnieje jedynie cień szansy na spotkanie jednego z budowniczych, musimy go wykorzystać. Kruk tak właśnie zrobił. Zgoda. Co mam zrobić, jeśli chcę przyzwać ducha? Znajdź grobowiec Kłachodrona na zachodzie doliny. Przyzwij ducha, wypowiadając słowa strażników umarłych, które tu spisałem. To wszystko. Teraz musimy znaleźć jego grób. Powodzenia, synu. To ja mam... Poczekaj. Mam zaznaczone? Dał mi powiedzmy, którą muszę odczytać na gość w przygrodzie, na zachodzie. A to ja rozumiem, że ja mam jakąś mapę, tak? Mapa do skarbu, mapa Kłachodrona? Ja mam kurwa sam na zachód szukać, czy ja nawet nie wiem, gdzie w tej grze jest zachód? Znaleźć szefa bandytów, mapa zapomniana dolina budowniczych. Może to jest? A nie, to ta mapa po prostu. Bardzo stara mapa, no nie raczej. To jest Korinis. Nie wiem po co to czytam. To też nie wiem po co czytam. Słuchaj, jeszcze tu są sprawy do wyjaśnienia. Z tobą gadałem czy z kim? O nie z tobą. Tam jest Saturas. Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać 5 posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych, ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. Mam na mapie zaznacz?
Gdzie mogę znaleźć te pięć budowli? Im będziesz opisywał, to nie znajdę. To wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Dom wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powinieneś się znaleźć na południowym zachodzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz je po architekturze. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. No nie. Tak? Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko, jak długo? Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim stanie. Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. Tak? Przypomnij mi znowu. No nie, nie, nie. Myślałem, że trochę więcej, ale no ja bym ich sturki. Co chcesz przyrządzić? Tak, tak, tak. Eliksir zwinności. Mamy to. Tylko pozbyłem się na to 20 punktów umiejętności. Ale i tak było warf, wydaje mi się. Tu z tym szefem gadaliśmy, to miksir był chyba, ale zgubiłem tego chłopa. Idziemy zobaczyć, co jest w ogóle tutaj na górze. Idziemy znaleźć alchemiczny stół, bo mam wrażenie i nadzieję przede wszystkim, że alchemiczny stół się tu znajduje, że mamy jeden. Nie będę musiał się na przykład cofać. Powinien być, ale czy jest? Kurczę, nie wiem. Tutaj coś się dzieje, grzybek jakiś. Zobaczymy, bo często może są jakieś ukryte rzeczy. Może teraz nie jest aż tak worth to zbierać. Ile mam siana? 6000, no to powiem wam, że jest giga koks. No i plus, no, mam cały ekwipunek. To nie tak, że ja sprzedałem ekwipunek, nie. Bo jest sporo ekwipunku jeszcze tutaj w kieszeni. Oj. Bezy nie zbieramy. Najbardziej mi te jagody, bo te jagody to mogą być właśnie na ten eliksir, tak? Bo to się zgaduje, że eliksir zwinności będzie się robić z tej rośliny zwinności. Ma to jakiś dla mnie sens. Tak uznałem, że tak się będzie robić, chociaż nie wiem. W sumie. A to jest też, że był jakiś dom, czy świątynia, coś? Pewnie tak. Sorry widzowie, że tak ziewam. Dobra, wracamy. Idziemy sobie jeszcze tutaj pogadać. Jeszcze z chłopem na lewo do pogadania i idziemy szukać, czy możemy zważyć miksturę. Ale chyba przede mną prosto powinien być miejsce, w którym taką ową miksturę będę mógł zważyć. Czy chcesz zwiększyć? Nie, bo to jest mana. Ale chciałem się upewnić. Tutaj mi się te postacie niestety mylą. Z tobą gadałem, miksir. Dziwnego języka. Język kapłanów jest więc każdy. Okej. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że nie mogę. No dobra, a to co? Bo przypomnij, o co chodzi z tym wodzem. No mam go znaleźć. Dobra, na pewno mi przypomni internet, jak sobie to wygoogluję, żeby szybciej to znaleźć. On to może nie. Nefarius? Ty coś ciekawego? Nie, to z tobą o tej podróży jest ty, chłopy, jesteś. Ty, co ty robisz? Carlos, pohandluj. A z tobą zaraz będzie handel robiony. Miksturę ja bym chciał zrobić, bo normalnie nie mogę wytrzymać. Dawaj mnie tu stół alchemiczny. Proszę. Chyba tu był, nie? Jest, dobra, zajebiście. Zobaczymy, co musimy mieć, żeby zrobić tutaj miksturę zwinności. Mikstury specjalne. Mikstura zwinności. Jedna porcja goblinich jagód i strzaw królewski. Mamy. Ile możemy tych mikstur? Chyba 3 zrobić, co? Pyk. A, nie mamy. Nie mamy strzawy królewskiego, mi się wydaje. Czy to jest to, czego się teraz nauczyłem? 15? O, wow. To chyba dużo. No, to jest, kurczę, punkty trafień to są to, nie? To są te punkty życia. No 15 to jest takie ile?
15 tutaj będzie to jakieś tak niecałe, tak jest 6%, 5-6%. Także no 15% życia mam więcej, jak się tego nauczę. A to już jest sporo, wydaje mi się, ogólnie. Nie wiem, po co mi ta głowa Bladwina. Mogę ją wyrzucić? Pewnie jakoś mogę, tylko ja nawet nie wiem, który jest przycisk na wyrzucanie głowy. Nie umiem, ale chciałbym sobie zobaczyć, jak sobie leży. To jest też fajne, więc się trzeba to nauczyć. 54 punkty zwinności i to premia do zręczności daje nam plus 3. Okej. Okay. Ile mamy jeszcze tutaj punktów? Punkty nauki 6, a zręczności mamy 59, a za 60 pewnie jest nowy ten, co? A nie 80. Dobra, to jeszcze troszeczkę musimy zrobić. Ty, mogę stołu różnicznego używać, co jest? Powiem wam szczerze, że pierwszy raz widzę, żebym używał stół runiczny. W sensie, ze wszystkich razy ani razu nie zdarzyło mi się używać stołu runicznego w grze w Gothiku. Ani razu nie zdarzyło mi się. Ja nawet nie wiedziałem, że to działa i mogę tak zrobić. Ale to pewnie dlatego, że jestem paladynem i włączyłem tą runę właśnie strach albo coś. Dobra. Jutro się widzimy, zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadajcie w linki w opisie, Instagram, Twitch, Twitter, zobaczcie Rewinda, mój drugi kanał vlogami, do zobaczenia, moi drodzy, łapki w górę, komentarz oraz subskrypcje jeszcze raz, do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy, trzymajcie się ciepło, cześć.